dlaczego została ta droga zamknięta? Absurdy naszego prawa drogowego dotknęły w tym przypadku i Dobroszyc, bo oto obwodnica Dobroszyc została zakończona, dokonano odbiorów i w tym momencie rozpoczął się proces przekazania do użytkowania. To wynika na wprost z prawa budowlanego i tą procedurę rozpoczął marszałek jako inwestor na tej inwestycji i dopóki nie będzie prawomocnego, jeszcze raz podkreślam, prawomocnego przekazania do użytkowania, to te znaki na tej obwodnicy niestety będą stały. Tu wszystko jest zrobione tak jak należy, jeżeli chodzi o prace budowlane, natomiast niekoniecznie to współgra ze zdrowym rozsądkiem, jeżeli chodzi o użytkowanie tejże drogi, bo wszystko gotowe, a jeździć nie można. Jak kierowcy reagują na to, że droga jest zamknięta? Irytacją chyba, tak jak i wszyscy. Dowiedziałem się wczoraj wracając o 17 do domu. Zadzwoniłem szybko do dyrektora Dolnośląskiej Służby Drugi Kolei, pana Romana Głowaczewskiego i on sam niewiele wiedział, że to tak jest, bo to wykonawca wprowadził to oznakowanie. Szybko do mnie oddzwonił i od dziś rana trwa gorąca linia, żeby te uciążliwości dotyczące przejazdu mieszkańców i ciężkich samochodów, żeby zniwelować do zera. Na dziś stan jest taki, że wszakże znaki tam stoją, a samochody jeżdżą. Wójt gminy Dobroszyce robić tego nie powinien, ale ja zachęcam wszystkich kierowców, żeby korzystali z tej obwodnicy, dlatego że ta obwodnica jest w pełni sprawna technicznie. To tylko takie mamy przepisy. Policjanci zgodnie z ustawionymi w tym miejscu znakami drogowymi będą egzekwować stosowanie przez kierowców przepisów ruchu drogowego. No, w tym w szczególności tego zakazu, który tam stoi, zakaz ruchu. Znak ten nie dotyczy jedynie kierowców dojeżdżających do posesji. Tam jest ulica Kolejowa, Fabryczna. Także w tym wypadku policjanci będą odstępować od karania kierowców. Na obwodnicy Dobroszyc w tej chwili nie ma żadnych ograniczeń. Ruch może się odbywać normalnie. Droga została wybudowana dla kierowców, także mogą spokojnie z niej korzystać. A czy coś było pani wiadomo na temat tego, że wcześniej nie można było jeździć wczoraj i dzisiaj przynajmniej do godziny 11 po tej drodze? Które posiadam, wynika, że żadnych ograniczeń nie było. Takie informacje mam w tej chwili.